Let's remix it. Dobra, no to powiedzmy, że... Dobra, to się przywitaj pierwszy tym razem. Zaczynaj. Znaczy, ty się przywitaj pierwszy, właśnie, ja o tym mówię. No to... Ale powiem sobie tak, zrób to w ten sposób, pamiętaj, że to będzie na samym początku odcinka, ty będziesz robił wprowadzenie, więc no, zrób to blisko. Nie, to ty zaczynasz, nie? Coś ty taki wstydliwy nagle się zrobił. Ej, Seba, odszedł. Za długo tego papieru jeszcze paliłem. O, no widzisz, kurde. No, jeszcze teraz licznik wystartował. Nie no, dobra. To powiedzmy, że zaczynamy, więc... Dobra, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Piechol, jak widzicie, z Maciejem w lobby czekamy na skoki w El Burro. Maciej, opowiedz mi, czemu ta misja akurat? Tak wyszło, że tak jest i tak będzie. Mhm, czyli mówisz, że powodem jest totalny random i losowość, tak? No dobra, w sumie. Dobra, masz możliwość wystartowania już z tym majdankiem? No oczywiście, że tak, dzięki. Jakby, kurczę, host był ze mną w jednej grupie na Xbox Live i mnie słyszał dosłownie. Wypowiadam życzenie i życzenia się spełnia. Ej, cholera, ale wiesz, czego nie zrobiłem? Nie kupiłem amunicji do karabinku. Jest trochę słabo. Nie wiem, czemu Superlama wybrał ten pojazd, a nie twój. Sorry. Kurde, świetny masz ten klakson. O cholera, to już jest tutaj? Nie. Tak, co mamy strzelać? Dobra. Okej. Okay. O, shit, dali mnie. Kurczę, radę wyciągnąć, wierzę. No to pięknie, no to pięknie. Jeszcze Superlama nie chce się schować, nie wierzę. Ale wsiadaj nie do tego samochodu, no. No, wsiadałem do twojego. Ale zabili mnie, zginąłem marnie. No, rozumiem, że wolisz lepsze od gorszego, no ale czasami trzeba się poświęcić. Ja też poza tym zginąłem też między innymi dla... Kurde, jeszcze ktoś mnie teraz potrącił, tak po prostu. Ale nikomu naprawdę tutaj nie robię krzywdy, stojąc tak po prostu i nie strzelając. No dobra, teraz już może nie, bo już strzelam, no ale jeszcze chwilę temu... Nie krzywdziłem nikogo, a skrzywdzono mnie. Jaki ten świat niesprawiedliwy. Ej, czemu nawet po drugiej stronie ulicy oni są? Kurde. W co my się władowaliśmy, Macieju? Co to za jakieś wojny gangów? What the hell? No wiesz tego dominatora, no. No dobra. Właśnie przeczytałem, że tam na dole jest faktycznie inny objective niż powinien być. Czyli na przykład odzyskać dokumenty, do tego jeszcze przyzwyczaiłem. Dobra, no to powiedzmy, że ja zabawię się teraz w Wheelmana i dostarczam towar. A w ogóle czemu kurde dominatora? On ma w środku jakieś koksy, dragi, coś, nie wiem. Cokolwiek? Po prostu tak sobie ktoś zażyczył dominatora i po prostu trzeba go zwinąć. Z najbardziej wrogo nastawionej okolicy w całym Los Santos. Jak sądzisz? Tak. Haha, dobra. Elokwencja, widzę. Albo po prostu... Simona, co nie? To jest od Simona. To się po prostu mówi. Simon, Simeon, jak on się zwał to naprawdę? Już też nie pamiętam. Tak dawno temu to było, ale to chyba było nawet w nawiasie przy nazwie misji. Chyba Simeon. No. Dobra. A w każdym razie powiedz mi tam, że tak powiem, obstawiasz tyły. Nie mam się czego obawiać teraz. Po prostu dojechać do celu, tak? Pełen chill. Spełniasz swoje zadanie należycie, tak? Hello. Tak można powiedzieć. Nie wiem, czy jest kurde lag, czy po prostu postanawiasz milczeć. W niektórych momentach. Postanawiam milczeć. Nie wiem, co powiedzieć czasami. Nie no, każdemu to się zgadza. Teraz mogę ci powiedzieć, że źle wjechałeś. No, dzięki. Ale mogłeś to powiedzieć wcześniej, żebym źle nie wjechał właśnie. Nie no, dobry. Nie wiedziałem, że ty masz taki zamiar akurat tam wjechać. Nie włączyłem migacza? Cholera. Widzisz, jeszcze mandat na to wszystko. Dobra, no to co, powiedz mi teraz, gdzie można kupić te maski? Czy w końcu pojawiło się drugie miejsce, czy dalej tylko to jedno na plaży
zostaje. To jedno. Ach, no dobra. No to co powiesz na to, żeby teraz zobaczyć te nowe maski? Szopy, pracze, liski, owce, nie wiem co tam jest. Nie ma owcy, jest sowa. Nie ma owcy? Kurde, to niedobrze. Owca powinna być. Lama powinna być. Jak? Seba ma ze sobą 50% przelotów pod mostem San Andreas. Też dostałeś to powiadomienie? Tak. Kurde, ładnie. To jest Seby niezły lotnik. Dobra, ja uderzam swobodną, nie wiem jak ty. Możesz sobie pograć misję, ja pojadę sam. Nie no. Dobra. Nie, tak byś mnie opuścił? Tak po prostu? Ej no. Fuck. Przecież tak rzadko zdarza nam się zagrać, w ogóle trafić na kogoś z ekipy to jest no jak trafić szóstkę w totolotka. Albo jeszcze gorzej. Więc nie wiem. Tak byś mnie opuścił, po prostu zostawił z samego? Jakiś ty nikczemny. Macieju, nie spodziewałem się tego po tobie. Czemu? Jak czemu, kurde? Już parę materiałów razem nagraliśmy, ej no. Zazwyczaj właśnie kultura, elokwencja. Zabiłem cię czy nie? No pewnie, że nie. No właśnie. No to jest tak zwana gadka szmatka w trakcie loading screenu, no. No, sport bezkontaktowy teraz aktualnie mogę sobie przeczytać, nie? Ale równie dobrze mogę też napić się wody. No. Ja serio, jesteś za długo ten loading. No, już zniknął na szczęście. Nie, jesteś, nie macie. No właśnie coś mówię, chyba masz więcej RAMu w swoim Xboxie. Nie macie, ej, nie macie ze mną na sesji, o to mi chodzi. Tak, serio? Ej, ja myślałem, że wyrzuca automatycznie do tej samej przecież. Powinno. No, to... Ej, nie, faktycznie. Nie fajnie. Dobra, to co, dołączasz do mojej? Chyba będziesz miał taką możliwość, tak. Czy... I wpłać hajs, będę ci tego cenował. No, dobra, dobra. Wpłaty mogę dokonać, czekaj, od razu. Faktycznie, bo już 20 tysięcy na koncie. Ej, kurde, co tak mało? Przecież tam był i dachowiec, i teraz to, no, ej. Dehe? Dachowiec 18, a tam to 2. Aha, i teraz się dziwić, że ludzie grają głównie dachowca. Kurde. Przecież taka różnica w kapuście, no ej. Chyba, że tamten na normalu graliśmy. Czy jak to było? Nie no, na trudnym. I tylko 2000? No to... Simeon, ty śmieciu. I jeszcze teraz muszę cię poinformować, że nie odpowiadam na żadne twoje... Co? Nie odpowiadam za żadne twoje dokonania? Jestem poważnym biznesmenem? Ha! Ej, no też dostałeś tą wiadomość od Simeona? No muszę cię poinformować, że to... Oh shit. No dobra, to ja dołączę w każdym bądź razie teraz do ciebie. Czekaj, bo ja nie wiem, czy ja nie mam prawdy. Aha, no to jeszcze lepiej, ale faktycznie, no, lista graczy u mnie pełna. Ej, ale dużo Polaków coś. Ej, w ogóle, kurde, no nie słyszę stacji radiowej. Elgato podgłośnione, więc jak tam poleci jakiś track nieodpowiedni, to no, roszczenia się pojawią, niestety. Klasyczny problem. To ja w ogóle też słyszałeś tej akcji, że z YouTube'a mają ten zniknąć wszystkie utwory muzyczne, bo YouTube chce jakąś nową usługę streamowania plików audio uruchomić. Słyszałeś tą wiksę dziwną? No, przed chwilą. Aha, dobra, spoko. Nie, nawet nie wiedziałem o tym. Że niedługo nie będzie. To czy inaczej, Adele, bodajże jeszcze paru innych wykonawców nazywanych przez dziennikarzy wykonawcami indie. Choć nie wiem, jak bardzo indie jest Adele, no ale wiesz, takie określenie padło w dzienniku, więc kurde, no wygląda sytuacja w ten sposób, że jeżeli nie podpiszesz jakiegoś papierka, to niestety twoja muzyka zostanie wywalona z YouTube'a i tyle, i nie będziesz mógł czerpać zysków z tych milionów wyświetleń, które tam są pod filmikami, nie? Choć podejrzewam, że i tak te przychody nie są aż takie wielkie. Bo z tego co... No nie no, z tego co wiem, to jest parę dolarów, znaczy nie no, chyba dosłownie półtorej baksa za 1000 wyświetleń, no to ej. Ej no, w sumie, ale teraz milion. No ten od Gangnam Style, on miał psy, psaj, nie wiem jak to się czyta nawet. Psy. Dobra, niech będzie psy. No, tam ma kurczę takie miliony ładne, że tam na jakiś grosz wpadł mu na pewno. W sumie. O, jestem to na sesji. Tak, udało się? No to świetnie. No to właśnie tej, ja tak w sumie jadę, nie wiadomo gdzie. Miałem sobie wyznaczyć cel już dawno, żeby w kierunku masek się kierować, ale okej, okay, dobra, to zobaczymy się na miejscu, czy tam robimy jakieś spotkanie po drodze? I tak się razem spotkamy po drodze. A, dobra. Aby co Lester sobie życzył jakiejś misji, ale nie bawimy się w to. Najpierw maski, może jest faktycznie jakaś fajna. Jakaś, która będzie pasowała jak Ulał do Superlamy.
Ja mówię, że faktycznie jakieś zwierzęta są, tak? Bo widziałem bodajże Jodziego w masce Shopa Pracza. Ale jakieś inne zwierzaczki? He. Co mówisz, że owcy nie ma, czyli podejrzewam, że ten, że znasz trzodę chlewną, która jest do kupienia. No świnia już była. No co, co tam nowego dodali oprócz Shopa? No sowę. Sowę? Kurde, ej, no, dobra, zobaczymy jak to będzie wyglądała. Wiesz cenowo? Jak to tam wygląda? Mam 20 tysięcy, starczy mi chociaż na jedno? Coś powinno być. Mhm, no dobra, to tak. Spoksik. To może nawet podwójny zakup. No kurde, no przecież, ej, sorry, ja kupiłem tutaj karbonową maskę za 20 tysięcy, to podejrzewam, że pieprzony lisek, chytrusek, czy Shop Pracz, czy jakikolwiek inny zwierz, no nie będzie droższy. Chyba. Ja w ogóle czemu mnie takimi chęchami wyprowadziło, te ja pierdziele. Że ja tu gadam, jadę dokładnie wzdłuż waypointu, a takimi manowcami, przecież teraz się przebijam już na skróty przez plac zabaw, no i oczywiście zakleszczę auto. No. No ale lipa, dobra, nie, kit, to jest 100 metrów czy ileś, będę musiał pokonać pieszo. A w ogóle powiedz mi, co jakieś tam słuchy chodzą na niebie i ziemi, że heist podobno będzie można uskutecznić już niedługo, to znaczy napady na bank. Ponoć mają być, a jak to wyjdzie? No w sumie już czekam od premiery. Powiadasz ile masz pieniędzy? 20 tysięcy, no kurde nie może 21 albo 22. Maska kosztuje. Tak, za 22 i za 23, ale jest kotek za 19. Kotek, no nie, ej, dobra, ale chyba, że będzie w porządku ten kiciuś. Dobra, zobaczymy. Ale jaki beton, no jak zwykle wiedziałem, że mi mało zabraknie. Okej, okay. Jesteś... O kurde, co ty tam masz? A, masz tego shopa właśnie. Bo to jest shop? Tak, to jest shop chyba. No, jest i sowa. Sowa to nawet zacnie wygląda. Ale czekaj, dobra, już jestem, więc co ja tu mogę? Faktycznie, jest kiciuś. Szary kot, pasiasty kot, czerwony lis, brązowy lis. Sowa. Szary shop z zezem. Zbieżnym. Nieźle. Ten żółte oczy, czyli pewnie wścieklizna. No i dalej to już klasycznie świnie i czaszki, więc no. Ale faktycznie starczy mi tylko na kiciusia. I to nie, nawet nie starczy. Co mi kurde nadziei narobię się za 21 tysięcy jest, szary kot. Jak, kociusz, jak, przecież nie. U mnie kosztuje 19,950. Serio? To skąd masz zniżkę? Nie no, serio, u mnie jest autentycznie 21 tysięcy, później mam czerwonego lisa za 22, a czarny shop kosztuje ćwierć, powiedzmy, setki tysięcy. O, ćwierć setki tysięcy. Ładnie zagmatwałem 25 tysięcy, nie? Cholera. Nie, 23. To serio, skąd masz te obniżki, cholera? Nie, może masz jakąś część ubioru, które ma jakieś specjalne perki. Też mam tą maskę, co ty, to pewno przez to. Nie, w sumie może nie. Ej, w ogóle powiedz mi, co robią te zwłoki koło twojego pojazdu? I czemu koleś molestuje tobie drzwi? No bo on... Kurde, i przeteleportował się dalej. Wyrzuciła mnie z samochodu. Co ty gadasz? Dlaczego? To był złodziej, czy... Nie wiem. No po trzeci wyrzucił mnie z samochodu. Co za menda. I dobrze, że tak skończy. Ta kara była należyta. Ej, nie, serio, musimy coś jeszcze zarobić. Szybko. Bo przydałaby się nowa maska. Co prawda, no... Superlama nie wyglądał zbytnio przystojnie w masce kiciusia, no ale... W sumie... Ksywka Pussy by raczej do niego pasowała, tak samo jak Superlama. Jeszcze jak jesteśmy niedaleko, to choć jeszcze klaksony ci pokażę. No, ale w sumie na klakson może mi będzie stać, ale nie, to ja bym musiał swoim autem podjechać. Albo sobie zażyczyć, żeby mechanik mi podwiózł. No nie no, w trakcie jazdy, żeby mi podrzucił tam, gdzie miejsca już za 2 sekundy nie będzie. Bo będzie zasuwał swoim NTT, przekraczając wszystkie możliwe, dozwolone ograniczenia prędkości. Ja w ogóle czekaj, co to masz za rejestrację? Masz jakąś customową, czy random? Random. Ja w ogóle są rejestracja ekipy na przykład. Że można mieć zioma. Ziom to jest całkiem zacna rejestracja. To co prawda za mało znaków, nie? Oczywiście. Więc w urzędach by to nie przeszło. Dobra, czekaj. Nie wysiadaj. Nie no, ja muszę wysiąść, bo chcę tutaj kupić coś do swojego samochodu.
W ogóle możesz wjechać i wjechać i mi powiedzieć, jakie są ceny w ogóle. Tak właściwie, a ja w tym czasie zadzwonię. Zniżkę 5%. To skąd ty masz te cholerne zniżki, te jasne cholery, nie? Bo 90% graczy mnie poleciło coś takiego, to dało, że mnie lubi, coś takiego. Ej, no to... Inaczej, insynuujesz, że mnie nikt nie lubi, dlatego płacę więcej? Oh shit. Nie, dobra, czekaj, mechanik. Ja tego nie powiedziałem. No, ale wiesz, no, nie każdy, wiesz, umie dodać 2 do 2, no, ale akurat ja potrafię, więc no... To można odbierać jako delikatny pocisk. Nie, ale serio, no to kurde, tam zrób co musisz, poleć mnie gdzieś tam, coś. Fajnie bym płacił mniej. Ej, moment. Ej, ktoś jeszcze, ej, Seba podjechał, siema Seba. Co tam? Jednego ci powinno starczyć, bo u mnie kosztuje 19, to u siebie jakieś 20. Aha, no to dobra, no to coś mi tam pewnie będzie nowego przygrywało, tylko muszę wybrać lokal. Ej, jest mój sułtan. Aaaa, waka zniszczona. Słyszysz, 50 tysięcy. Okej, niestety muszę cię zmartwić, Macieju, i was wszystkich widzowie również. No nie kupię sobie klaksonu, bo muszę najpierw zapłacić myto za wakę. Słuchasz mnie? No słucham, ale widzisz w ogóle, że jest Seba? Przywitałeś się? Gdzie twoja kultura osobista? Zasalutuj, proszę cię. Tej, wakka bez opłat. Co to jest melodyjka? Tego nie było, faktycznie. To jest za 50 tysięcy klakson. Ej, nie za przygrywka ci powiem. Ale nie, no ale w życiu bym nie wydał 50 kafli na klakson. Znaczy nie, no sorry, bym miał tyle pieniędzy, to bym wydał, ale... No w obecnej sytuacji ogólnej biedy raczej nie. Pieniędzy nie ma. Ale czemu ja ci tych pieniędzy nie mogę dać? Kurde, jakaś darowizna by się przydała, szczerze. Ale nie, no spoko, no, zarobię swoje ciężką pracą. Wiesz, bez pracy nie ma kołaczy, kto nie pracuje, ten ma więcej wolnego czasu i tak dalej. No. Ej, nie, serio, ale podoba mi się ta melodyjka, autentycznie. Ej, dobra, jest mała wakka. Muszę po nią skoczyć tylko. Niedaleko, na szczęście. Widziałeś ten samochód 6x6? Jak 6x6? Masz 6 kół? Serio? Czemu mi tego nie pokazałeś na samym początku? Ja w ogóle z Sebą się przywitałem, ale niestety nie słychać go. Dobra, ale mam nadzieję, że mu to nie będzie przeszkadzało, że się nie obrazi, że teraz z nich matwam w grupach, zwłaszcza jak trwa już odcinek. Dobra, czekaj, wracam do Los Santos. Mam nadzieję, że nie przetarło nic przed innego zderzaka przypadkiem. Tak, muszę naprawić, bo się zahaczyłem. Oj tam. Dobra, czekaj. Ale to można by co wjeżdżać w kilku, że tak powiem, nie? Tak. Dobrze. Pagazzi wakka. W ogóle nie wiem, czy dobrze robię ulepszając wakkę, jak mógłbym uzbierać na jakiś lepszy samochód, ale a, kit. A w ogóle moment, a może coś innego, bo tutaj mam jeszcze dużo rzeczy do kupienia. Zresztą nie no, może w sumie nie tak dużo. A dobra, kich nie będzie klakson. Te melodyjki. Tam na samym dole masz ostatnio. Kurczę, no brakuje mi 2000 ponad, żeby kupić mój wymarzony klakson. Ach, cholera, wyjeżdżam stąd. Ale nie, w sumie, to skoro nie klakson, to może coś innego. Czekaj, bo coś tutaj pamiętam miałem, co polepszało osiągi mojego samochodu, a czego jeszcze nie kupiłem. Cholera, brakuje mi 7 wyścigów w klasie super samochodów, żeby móc kupić turbo. Nie, ale czekaj, no pancerz mam. O, hamulce właśnie. Dobra, mam hamulce uliczne, jest lepiej. Z każdą sekundą mijającą. Dobra, jakieś szybkie pomysły, co w tym odcinku można jeszcze zrobić? Możemy pojechać do mnie, żebym ci pokazał ten samochód. Dobra, no to dawaj. Prowadź. Ja postaram się nie zostać za bardzo w tyle. Ogólnie Seba też zapraszamy, chodź. No, Maciej, jedziesz, a już, że powiem, startuję. Oj, sorry Seba. Delikatnie zahaczyłem. Dobra, dawaj. Ciśnij. O kurde, bo nie, w sumie zwolnij, bo już zgubiłem cię. Jesteś gdzieś tam daleko na horyzoncie. Nie, dobra, okej. Okay. Już cię widzę, naprawdę w nic nie walnąłem jeszcze, nie jest źle. Ale obrót 180 już zaliczony. Nie, tak w sumie swoją drogą, bo teraz Seba do mnie dołączył, bo troszeczkę został z tyłu najwidoczniej. Też ma całkiem niezły samochód, z dobrym spoilerem, jakby ją zaraz odlecieć. Gdzieś dalej. No, wyprzedziłem cię, króliczku. No,
bo stoję i no to jest jedyna możliwa sytuacja, kiedy piechol mógł wyprzedzić kogokolwiek. Jak ten ktoś stoi i czeka. Jak w zajączku i żółwiu. Ej, czemu ja kurde jadę za sobą, a nie za tobą? No i teraz by się przydało to właśnie oznaczenie, te ksywki na mapie. Ej, ale faktycznie, widać ksywki tylko w momencie, kiedy delikatnie powiększyć mapkę. Wciskając dwa razy dół na krzyżaku. Tylko kurczę, troszeczkę szczerze, mało później widać z tej mapy. Jest całkiem dobrze zasłonięta. No ale przynajmniej wiesz, z kim gadasz. Nie no, dokładnie, nie? Wiem, za kim mam jechać. Powiedz mi, daleko jeszcze? To są chyba jeszcze rewiry, nie? Luksusowane, bardziej dzielnia. W budynku, no. Do najdroższej chaty jest. Aha, tej wygrawerowanej całej w złocie, tak? Nie no, takiej nie ma, jak to metalska różowa. Ale to nie zmienia faktu, że najdroższa, nie? Ale pedalska. No tak, no to, że różowe to nie znaczy od razu, że pedalskie. Choć w sumie, no może fioletowe. Troszkę. Fioletowe, ej. Ej, no a fioletowe, no gdzie tam kurde fioletowe do pedalstwa? Fioletowy to jest kurczę atrament chyba. Nie, no dobra, może nie. Może nie konkretnie. Czy mówisz... Chyba też tu mieszka. Też tu mieszka? No kurde, co jest grane? Wszyscy już się tak wzbogacili, że... No ale jest moment, stop, przecież Seba ma którą rangę? 44. No kurde, ludzie! Jak wy zarabiacie? Dobra, kit, dzwonię. Ej, faktycznie, mogę... No mogę zadzwonić albo do Seby, albo... No właśnie, no teraz mogę do ciebie, wreszcie. Ale ja już, ja wyjeżdżam, to nie ma sensu. A, dobra, już myślałem, że pokażesz mi go w środku, ale dobra. Jak chcesz, no to dobra. No wyjeżdżaj, jak już wyjeżdżasz, kurde, bądź konsekwentny. To masz 6 kół? No, a Seba tutaj wyjechał wagką z takim samym klaksonem, jak mam ja. Kurde, to jest oddanie, no kurde, poklaskać mu. Nie, nie wiedziałem, że wywieram taki wpływ na ludzi normalnie, no. Salucik oczywiście. Maciej, wyjechałeś już tym sześciokołowcem, ci powiem, nie przebijesz. No, cię zaprosiłem, wbij do mnie do telefonu. Ale ty jesteś niekonsekwentny, no wyjedź tym samochodem już, tutaj z Sebą czekamy. Jeżdżam. Dobra. Jeżdżam, spokojnie. No, bo tutaj Seba już uskutecznia skoki przez super lamę. Przeskoczył mnie. Oj, 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 ale kałaszek dalej obecny. Czemu strzelasz do innych graczy, Sebo? Nadstaw drugi policzek, nie słyszałeś tego? Kurde, mi zginął dwa razy. Łooo, faktycznie, pięknie! Ej, ten klakson jest świetny. Dobra, ej. Czemu on tam właśnie ma 6 kół? Nie wiem, ja ci kieruję. Co, czy ja mam kierować? No to mogłeś powiedzieć, bo już wsiadłem na miejsce dla pasażera. No czekaj, wysiadam. Albo nie? Ha, dobra. Cześć, Seba, jedziesz? No właśnie, trzeba przytrzymać, tak? Klakson. Nie, to jest ten drugi, tylko w tamtym jest. Tak. Aj, na pakę! Nie wierzę. Aj, kuło, sorry, myślałem, że usiadłeś, sorry. To niech siądzie chociaż na tą pakę. No myślałem właśnie, że wsiadał, on się tylko wspinał. Cześć, sorry, o. Dawaj, dawaj. No, już teraz siedzi, no to jedziemy z tym koksem, siacz przypał. Nie, ale serio, to, że masz 6 kół, no sprawia, że troszeczkę dziwnie się nim jeździ. Serio. Ale jedź w góry gdzieś. W góry? A, bo to jest 6x6, na pewno 6 kół ma, tak? To nie jest tylko dla pizzu. No to dobra, to ja odbiję tutaj. A, ale hamulce to ma kiepskie. Kiepściutkie. No dobra, też umówmy się, skręcanie też nie na najwyższym poziomie. Nie, serio, miałem gałkę na maksa wychyloną w lewo i nie dał sobie rady z zakrętem pod kątem 45 stopni, no ej no. To ja rowerem robię 90. No dobra, sorry. A może jednak chodzi o to, że kierowca jest po prostu lamą. Tak na przykład. Nie no, serio, chciałbym już wbić się do góry. Co, tutaj już próbować? Tu? Ło, ej, kurde, praktycznie żadnej różnicy. Ło, naprawdę, ja bym po asfalcie jechał, tylko że pionowo, do góry. Ale i tak zjechałem. Nie, dobra, ale mówisz, że na bardziej łagodnym wzniesieniu powinno być dobrze. Ej, faktycznie, zapomniałem, że z tyłu nie ma pasów.
Dobra. Coś, ty byś pod to podjechał, tylko że przed nimi kołami wyskakujesz do góry i już od razu mam mniejszą przyczepność. Aha, faktycznie. Ej, czekaj, czekaj. Oj, Houston, mamy problem. Na szczęście zażegnany od razu. Ej, łagodniejsze i zobaczysz. No dobra, no chcę, tylko widzisz, jedyny dostępny zjazd to jest zjazd na dół po asfalcie. Nie, serio, trzeba gdzieś wybyć. Więc pewnie tutaj w lewo. A powiedz mi, a jak z wytrzymałością tego auta tak w ogóle? Szybko eksploduje, czy po stosownych upgrade'ach trzyma się? Ponoć, a to na serio ponoć, kolega sprawdzał i ponoć wytrzymuje 3 strzały z RPG-a. Ponoć. 3 strzały z RPG-a? No, ponoć. O kurde, a ile to kosztuje? 250 tysięcy set na rangę. Oh shit. Ale moment, moment. Czy ja dobrze słyszałem, że samochód ma ograniczenie co do rangi? Musisz mieć setkę? Tak. Yeah, no to pięknie, super. Nie ma to jak pokazać graczom, że mimo tego, że dużo gra, to gra i tak za mało. Po prostu, no nie, nie wierzę. No ale w sumie 250 tysięcy to jest chyba dobra inwestycja, skoro 3 strzały z RPG-a wytrzymuje, ma 6 kół i wspina się praktycznie po wszystkim. Wiesz co, zaraz sprawdzimy te 3 strzały z RPG. Mówisz? No powiem tak, będziesz musiał sprawdzać sam, ja RPG-a nie posiadam, a też poza tym boję się zapłacić kary, jakbym zniszczył ten samochód. A poza tym nie wiadomo, czy Seba szaj wystarczająco szybko, o co nam chodzi, czy zdąży wysiąść, bo chyba nie chciałbyś być sprawcą śmierci kumpla z ekipy, no ej no. Przypominam, etykieta w ekipie brzmi, że nie zabijamy się nawzajem, przynajmniej tyle. Jest tak. Czy jest etykieta? No nie ma, ale tak powiedzmy, że takie ogólne zasady międzyludzkiej uprzejmości moglibyśmy przyjąć. Oh shit, dobra. Powiem tobie tak, problemy ze wspinaczką dalej są. Ale nie jest w sumie źle. Jedź przed siebie. A gdzie jechałem teraz? Nie no, dobra. Tutaj widzę ładny wąwozik, będzie można bez problemu jechać chyba, ale... No w ogóle szukam miejsca, gdzie można dobrze przetestować te 3 faktycznie strzały z RPG-a. Dobra, może tu. Co ty na to? Może na górę Chiliad. Jedziemy na górę Chiliad, proszę. A może być ten pagórek tutaj z lewej? Może być. Dobra, ale to postaram się, bo nie wiem, czy się uda. Serio, bo to nie wygląda wcale tak łatwo. Tu dobrze jest, tu. No, poczekaj, czekaj. No już chciałeś górę Chiliad, poszedłeś na kompromis, wybrałeś pagórek z lewej, to chociaż ten pagórek z lewej ci dam. Kurde. Trzeba być konsekwentnym, jak się ustali. No widzę tam właśnie, widzę. Za daleko, sorry. Nie ma takiej opcji. Czekaj, tutaj, tutaj, gdzieś. Ej, co to jest za miejsce? Ej, dobra, mała draka koło budki z kulą. Nie wiem, czy z żarciem, czy z czym. Dobra, panowie, zapraszam do wyjścia. Ktoś strzela gdzieś. Wow, co to było? Czemu przerzuciłeś, nie trafiłeś w biga? Ej, kurde, to można zrzucić? Uuuu, ja to idę zobaczyć. Kurde. Proszę się odsunąć od pojazdu, powiedz sobie, że wyszedł. Czekaj, nie strzelaj, jeszcze, bo ja patrzę na turlającą się kulkę. Czekaj, no dobra, sturlała się, trudno. Ale nie wiedziałem, nie byłem świadom, że to można sturlać. Dobra, Seba, come on. Chodź, tutaj, tu. Dobra, uwaga, testujemy. Rakieta raz. Tak. To było grube ponoć. Nie, ale dobra, no to czyli wytrzymałość klasyczna i w sumie powinno tak być. To nie jest kurde czołg, to jest tylko auto, które ma 6 kół po prostu. Nie, dobra Macieju, no to tym nie, w sumie myth busted. No niestety nie wytrzymuje 3 rakiet. No ale dobra, no to ja w tym miejscu, kochani, kończę odcinek. No pewnie, że było fajnie, do tego to zobaczyliśmy i dałem się na to namówić, nie? No, ale dobra, no to w trójkę kończymy. Ja tam salucik zasunę, jestem ciekaw, czy panowie też jeszcze zasuną po salucie. No. No widzę, Seba coś innego preferuje, ale dobra, no to trzymajcie się, pozdro, cześć, ej. No i w sumie macie, żeby nie było później, że jestem chamem i gburem, też pożegnaj się, proszę. A, no to cześć wszystkim. No, i jak dla mnie starczy, no Seba niestety, sorry, Seba jest mimem, ale wreszcie zrobił salucik na pożegnanie, dobra. Nara!